Cześć, to jest Łuki Szczecin, a ja jestem Marfil 1983. Przepraszam Was za wszystkie drobne problemy techniczne. Zaczynamy! Cześć, dzień dobry, witaj na kanale Marfil 1983, Górskie Poszukiwania. Dziś wróciłem na starą miejscówkę z ostatniego filmu, aby sprawdzić, co jeszcze ominąłem, jakie sygnały. Dzisiaj po prostu wziąłem ze sobą nową sondę saperkę do mojego Legenda. Zmieniłem i sprawdzimy, co jeszcze w tym miejscu ominąłem. Przy okazji chciałbym jeszcze nagrać coś dla naszego przyjaciela Łukiego, Łuki Szczecin. Pamiętaj, Łuki, nie jesteś sam. Razem wszyscy wspólnymi siłami damy radę, pomożemy Ci. Tak więc zapraszam do oglądania filmu. Trzymajcie się i zaczynamy poszukiwania. Hej! W drugiej części filmu. Zapraszam także Łukiego Szczecin. Łuki, jestem z Tobą. Wierzę w to, że wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć wspólny cel. Zebrać ogromną kwotę pieniędzy na operację. Tak więc Łuki, chciałbym dzisiaj, abyś usiadł spokojnie, obejrzał film, który przygotowałem właśnie dla Ciebie. Lecimy z tematem. Tak więc Łuki Szczecin, mam dla Ciebie niespodziankę. Wspólnymi siłami uda nam się zorganizować to, co najważniejsze dla Ciebie. A tymczasem lecimy, trzymaj się. Do zobaczenia na ziemi.
więc Łuki, mój przyjacielu, startujemy dla Ciebie. Korzystaj z pięknej pogody i lotu. Chciałbym pokazać Ci miejscowość, w której mieszkam, z zupełnie innej perspektywy, z lotu ptaka. Tak więc zapinaj pasy, lecimy w kierunku góry Kandradase, 2700 metrów nad poziomem morza. Dziś pogoda naprawdę dopisuje, wiatr od strony wschodniej, a my lecimy na południe. Na samym szczycie przekraczamy granicę Hiszpania-Francja, po lewej Hiszpania, po prawej Francja. A dokładnie w tym kierunku, w kierunku południowym, zobaczysz, co kryje się tam właśnie za tą oto górą. Naprawdę widoki piękne, jest co zwiedzać. Zapraszam, w razie czego w przyszłości nie ma problemu, drzwi otwarte i korzystajcie. I tak więc oglądajcie wszyscy, łącznie z widzami. Zapraszam do lotu. Tak więc powoli dolatujemy do szczytu góry i już za chwilę będziemy na szczycie. Właśnie dolatujemy do szczytu góry Kandradase, 2750 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy na granicy francusko-hiszpańskiej. Po lewej stronie widzimy szczyty gór Hiszpanii, po prawej Francji. Osiągnięcie szczytu od momentu startu 8 minut 37 sekund. Umiarkowane ciśnienie, siła wiatru w normie. Miejscowości od momentu startu La Yagone, Planes, Saint-Pierre del Fautcat oraz szczyt góry Kandradase. Za chwilę będziemy wracać i podchodzić do lądowania poprzez miejscowości La Cabanas, Mont-Louis, La de Bales, a na końcu Kiana. Tak więc mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego lotu, bo ja naprawdę tak. Jest, jak widać, cudne widoki, piękna pogoda i naprawdę warto było zrobić to dla Ciebie z przyjemnością. Tak więc miej dzisiaj wspaniały dzień, korzystaj z życia, ciesz się chwilą, pamiętaj, że jesteś mega gość i na pewno Ci pomożemy, bo należysz, zasługujesz na to. Tak więc wracamy i lądujemy. Tutaj ukazuje nam się cytadela w miejscowości Mont-Louis. Jest to jednostka wojskowa legionistów oraz komandosów do zadań specjalnych.
Tak więc podchodzimy do lądowania. Mam nadzieję, że się podobało. Dzisiaj naprawdę pogoda dopisywała podczas lotu. Jest mega super. Tak więc jestem zadowolony z tego dzisiejszego lotu i naprawdę póki trzymaj się, będziemy zawsze z Tobą i pamiętajcie, dobro wraca. Z okazji chciałbym jeszcze zaprosić Was wszystkich na kanał Tomasza Kropka, którego tutaj, gdzieś tutaj wrzucę, tu. Organizujemy licytację dla UGiego Szczecin. Wbijajcie wszyscy także na kanał